No i dobra, widzowie, jak widzicie, idzie. Nie wiem, czy widzi, że jest już nagrywana, czy nie widzi. Zaraz zobaczymy. Tutaj plecak stary, porozpinany. O, tamte jakieś coś. W takim plecaku w ogóle nie wstyd ci chodzić w takim plecaku? Nie. Tutaj o, będziemy nagrywać, kochanie, dzisiaj wręczenie prezentu, może jest przed świętami. Co? No prezent od Mikołaja. Nie wiem, ja nic nie dostałem jeszcze, ale ty chociaż dostaniesz, bo już młodemu dzisiaj dałem, już każdemu dzisiaj rozdaję prezenty. To możesz zobaczyć, co tam jest. O, to lepsze. Co lepsze? No Rafaello ci tam dałem po tym. Takie malutkie. Ale patrz, jaki twardy ten plecak, no nie? No coś tu jest jeszcze w środku. No coś jest jeszcze w środku chyba, coś jeszcze w środku jest. O, puste pudełko oczywiście, bo wysypałem. O, przecież tu coś jest. No pewne, żeś bym ci puste pudełko dał. Co, cieszysz się? Ze słodyczy bardziej, czy bardziej z plecaka? Ze słodyczy. Ze słodyczy? No i tam jeszcze jest 10 tysięcy złotych w kopercie, ale... Bo tam kolejne słodycze. Jakieś knopersy ci jeszcze dałem, bo lubisz, i batony kiziaka. O, jeszcze pasek. Jeszcze pasek, bo wiem, że lubisz też Michaela Korsa. Dziękuję bardzo. A co ja dostanę? Nic. Jak to nic? To już możesz sobie w ręce wziąć, a nie do plecaka, to z powrotem pchasz. Dobra, jak oceniasz prezent od 1 do 10? 100. 100? No. Zawsze chciałaś taki plecak? Tak. A tutaj jest, widzowie, też i ten starszy plecak. Nie wiem, czy widzicie. Pewnie nie widzicie, bo jest zbyt ciemno. Także jeszcze w domu wam pokażemy w pełnej okazałości to, co nie? Tak. Nie trzeba będzie jeszcze do miniaturki na pewno. O kurde, kapaka. Dobra, widzowie, tu jest latarnia, tak jak wam mówiłem, że będzie lepiej widać, ale widzę, że jest tak o widać, także jedziemy, no, jedziemy do mnie.